Czarna godzina, czarna godzina. Tak wynika ze świadka zeznań. Wiedział świadek, że na rynku działa grupa tak zwanych handlarzy roślin. W związku z powyższym, czy jednak nie należało dołożyć większej staranności, żeby sprawdzić, czy decyzje podejmowane w tych sprawach, w których oni występują, są prawidłowe, dlatego że to akurat w tych sprawach występują kuratorzy z różnych wysp, akurat w tych sprawach są dziwne operaty szacunkowe, akurat w tych sprawach mamy tych samych ciągle pojawiających się tych samych kuratorów i inne dziwne rzeczy. I pytanie jest takie, czy akurat w tych sprawach nie należało... Ekstraportfel.pl, rejestrowany. Kontakty miał pana zastępca, jak wiele wskazuje na to nieformalne również w tych sprawach. Czy te wszystkie okoliczności razem zebrane nie wskazują jednak na to, że no, te sprawy... Ja jestem klientką. ...przyłożyć szczególną staranność. No. Niestety muszę powiedzieć znowu o swoim przeczuciu. Znaczy uważam, że staranność była dochowana. Nie znam akt, nie jestem w stanie powiedzieć więcej, jak to wyglądało. Teraz żałuję, tak? Mogłem się z tymi konkretnie zapoznać, ale tego nie zrobiłem, bo potraktowałem tak samo jak każdą inną sprawę. Tym bardziej, że podcięto mi skrzydła w lutym, że jakby interes społeczny... Proszę sobie powiedzieć, że to jakby sprawa z takich, gdzie można było sprawę załatwić pozytywnie, coś fajnego zbudować, mieć szkołę i mieć tam jakieś zagospodarowanie. Rada no, w pewnym momencie decyduje, że tego nie będzie. Po prostu nie zaglądałem później do akt, jakby zostawiłem sprawę własnemu biegowi. Dlaczego świadek nie mógł odmówić po prostu panu Marcinkowskiemu prowadzenia tej sprawy ze względu na interes społeczny? Po prostu. Jak to odmówić? No, odmówić po prostu, chociażby ze względu na artykuł 50. No tak, dokładnie. Wajgańska 20, mieszkania 112. Warszawa. Tak, zaproponowali. Przekręcia można odmówić tylko wtedy, jeżeli jest plan zagospodarowany przez świadka i on uniemożliwia korzystanie przez tego konkretnego... Dobrze, to w sprawie, proszę świadka, pytam o to nie przez przypadek, ponieważ gmina Wyznania Żydowskiego w Warszawie... No to już poszło e-mailem, poszło. Chyba, że nie doszło. Jej odmówiono. Poczytam, to jest pismo kierowane na tak, pana. Tak, tak, albo tam chodziło o zdjęcie dowodu osobistego, czy tam musi być do obydwu stron, właściwie o jedno. Ponieważ jest to decydujący czynnik społeczny, to znaczy funkcjonująca szkoła. To właśnie chciałem zapytać. To było wysłane z adresu mailowego elahof1234@gazeta.pl. A panu Marcinkowskiemu nie. To jest bardzo proste. Gmina Żydowska w zamian za to dostała odszkodowanie. Przypomnijmy, dziś przed komisją weryfikacyjną do sprawy reprywatyzacji warszawskiej stawił się były pracownik stołecznego ratusza Marcin Bajko. Komentarze. Ale na przykład na telefonie mówi, że wysłany został. Info. Mamo, a dlaczego wędliny? Ej, tam było, było taki polski, taki coś, ale mi się powtórzyło. Kilka razy nawet wysyłał. Jeszcze raz. Info, małpa, ekstraportfel.pl. Świeżość na uwadze mamy. Już dziś wielki finał akcji charytatywnej dwójki Kultura Pomaga. I ostatnia szansa. No będzie, no mogę to zrobić teraz właśnie, no teraz. Czeka na Państwa 12 filiżanek z autografami ludzi kultury, między Anny Dymnej, Wiesława Myśliwskiego i... No dobrze, 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 dobrze. Bo tam, wie pani, tam było powiedziane, że bardzo im zależało jakby na zdjęciu, także zdjęcie albo z dowodu, coś takiego. Aha, no dobrze. To był dla mnie duży problem. No jeszcze raz zwykle, dobra, 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 dziękuję. Nie zmienię diochy z panu na nic innego. Także info, ekstra, portfel, proszę państwa, i nic nie doszło. I taka robota, że dziadostwo, proszę państwa, jest na kasprzaka. Polskie Radio 24, zbliża się 15. Czas na informacje dnia. Nawałnice przechodzą nad Polską, strażacy muszą interweniować.
były szef BGN-u zeznawał przed Komisją do Spraw Warszawskich Reprywatyzacji. Korea Południowa, jednym ze strategicznych partnerów biznesowych Polski. Nic nie doszło, widzisz? Takie dziadostwo, że człowiek wysyła, a tu nie doszło. Takie dziadostwo, a tu nie doszło, widzisz? Jeszcze raz trzeba wysyłać, tak, żeby doszło. Napowały burze już porywami wiatru zbliżonymi do 100 km na godzinę, z opadami deszczu też zbliżonymi do 20 metrów na godzinę. Także to są bardzo gwałtowne zjawiska. Burze przeszły nad Polską południową, południowo-wschodnią, centralną. Coraz innego, bo to zacznie coś się nie dochodzi. I teraz strefa burz przesuwa się na północ i na wschód, także w ciągu najbliższych godzin należy spodziewać się, że burze wystąpią przede wszystkim w województwie lubelskim, podlaskim, północnej części mazowieckiego, później na Warmii i Mazurach. Zdaniem Małgorzaty Tomczuk jeszcze dzisiaj możemy spodziewać się silnych burz. Jeszcze w pierwszej części nocy mogą się zdarzyć gwałtownie te zjawiska. Jutro spodziewamy się burz, ale nie aż tak silnych, z tym, że nie da się wykluczyć, że będą porywy, które też przyniosą jakieś szkody. To jeszcze nie jest koniec burz tak w ogóle. Także jutro jeszcze burze, chociaż już mniej gwałtowne, w sobotę też pojedyncze burze są prognozowane. Po niedzieli powinno być trochę spokojniej, ponieważ napłynie chłodniejsze powietrze. Rzecznik Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej Paweł Frontczak radzi, jak zachować się w czasie burzy. Kiedy wychodzimy z domu, powinniśmy usunąć przedmioty, które mogą znajdować się na balkonach i parapetach. Dodatkowo należy pozamykać okna. Paweł Frontczak radzi też, jak zachować się, gdy nawałnica zaskoczy nas na powietrzu. Nie wolno szukać schronienia pod drzewami, słupami czy wiatami autobusowymi. Szczególną ostrożność należy też zachować podczas jazdy samochodem. Były szef Stołecznego Biura Gospodarki Nieruchomościami Marcin Bajko powiedział, że poza sprawą nieruchomości przy Noakowskiego 16 prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Walc nie interesowała się szczególnie kwestią reprywatyzacji. Marcin Bajko zeznał przed Komisją Weryfikacyjną do Spraw Reprywatyzacji, że na temat nieruchomości przy Noakowskiego prowadził z prezydent rozmowy. To były wielogodzinne rozmowy, tak? No, pytało o wszystkie aspekty, w zasadzie o to, jak się wydaje takie decyzje od początku do końca, tak? Na czym to polega. Zgodnie z ustawą komisja weryfikacyjna może utrzymać w mocy decyzję reprywatyzacyjną, uchylić ją lub przekazać sprawę zwrotu nieruchomości do ponownego rozpatrzenia. Komisja ma też prawo do wstrzymywania postępowań sądowych oraz dokonywania wpisów w księgach wieczystych. Według szacunków m.in. Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze, poszkodowanych w tzw. aferze reprywatyzacyjnej jest 40 tysięcy osób. Korea Południowa jest jednym ze strategicznych partnerów biznesowych Polski. To m.in. największy inwestor zagraniczny z Azji w naszym kraju i jeden z największych z całego świata, powiedział wiceminister... Za dwie godziny dopiero, wiesz, ona odpowie. A to mówią, że 15 minut. ...oraz koreańska agencja promocji handlu... Cholera, nie ma Maja, no, nie ma Maja, zobacz. Tyle zabiegu nie ma Maja. Tu jest. ...między innymi o pomoc małym i średnim polskim firmom w wejściu na koreański rynek. Już mamy prawie 2 miliardy eksportów na rynek koreański. To jest taki bardzo dobry sposób, żeby dotrzeć do naszych potencjalnych partnerów, dla naszych firm w Korei. Prezes Polskiej Agencji Inwestycji w Handlu Tomasz Pisula podkreślił, że liczy na większą obecność polskich firm w Korei Południowej. Chodzi o większą sprzedaż towarów, jak i usług. Na początku przyszłego roku mam nadzieję otworzyć biuro w Seulu. Na razie tam działa placówka WPKI. Chcemy też, żeby polskie firmy inwestowały w Korei, używały Korei jako takiego przyczółka w tamtej części świata do prowadzenia swoich interesów. Jestem jak najlepszej myśli i naprawdę trudno lepszego partnera niż Koreańczycy. Oprócz forum dziś i jutro w Warszawie odbywa się wystawa Korea Expo 2017. Krystyna Prostak, Polskie Radio. Trzeba, to nie ma tego, co trzeba. Ponad 600 uczestników, 12 sesji tematycznych i ponad 130 wykładów. Tak wygląda Międzynarodowe Forum Górnicze, które trwa w Jastrzębskiej Spółce Węglowej i należących do niej kopalniach. To jedna z największych tego typu imprez nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Jak podkreśla prezes spółki Daniel Ozon, konferencja ta ma przynieść wymierne efekty. Chcemy po tym naszym forum
żebyśmy kilkanaście, kilkadziesiąt realnych, konkretnych projektów... Ile złodziei w Warszawie? A pijak z pijakiem to szybko się dogada. ...co osiągnęliśmy, co się udziało wdrożyć i jakie efekty finansowe no, zobaczymy teraz. To przyniosło dla naszej spółki. Tymczasem przed kopalnią Pniówek przedstawiciele Związku Zawodowego Jedność zorganizowali manifestację. Protestujący nie zgadzają się z podpisanym wczoraj porozumieniem, które zapewnia wszystkim górnikom Jastrzębskiej Spółki Węglowej jednorazową nagrodę w wysokości 4300 zł oraz podwyższenie o 5 zł dodatków na posiłek regeneracyjny. Dziś świętują ratownicy wodni. Aby wykonywać ten zawód, nie wystarczy dobrze pływać, trzeba mieć też odpowiednie cechy charakteru, mówił w Radiu Lublin ratownik wodny Jakub Wincyk. Cechy takie jak odpowiedzialność, trzeba być pewnym siebie, trzeba reagować na każde zawołanie, każdą potrzebę. Odpowiedzialne stanowisko, trzeba być cały czas czujnym, nigdy nie wiadomo co może się zdarzyć. Jako ratownik wodny chciałbym odradzić przede wszystkim wchodzenie do wody po jakiejkolwiek ilości alkoholu, przestrzegać regulaminy basenu, kąpielisk, bo one nie są bez powodu. Dzień ratownika WOPR obchodzony jest od 1927 roku. Czas na sport, Filip Jastrzębski. Agnieszka Radwańska odpadła w drugiej rundzie tenisowego turnieju na trawiastych kortach w Eastbourne. Polka przegrała z Amerykanką Lauren Davis 6-7, 1-6. Spotkanie planowo miało odbyć się we wtorek, ale z powodu opadów deszczu zostało przełożone na środę. Wczoraj zawodniczkom udało się rozegrać zaledwie 9 gemów. Radwańska przegrywała 4-5, kiedy znów przerwano rywalizację ze względu na deszcz. Dziś już zdecydowanie lepsza była Amerykanka. Belgijski kierowca Thierry Neville miał najlepszy czas na odcinku testowym przed 74. rajdem Polski, 8. rundą Mistrzostw Świata. O Jezus! Tak, o 0,2 sekundy od Estończyka Ota Tanaka oraz o 0,6 sekundy od Haydena Padona z Nowej Zelandii. Broniący tytułu i prowadzący w klasyfikacji generalnej Francuz Sebastian Ogier zajął 4. miejsce. W porównaniu do poprzedniego roku nastąpiły pewne zmiany w trasie, o czym mówi rzecznik prasowy rajdu Andrzej Borowczyk. Takie dziadostwo jest naprawdę, to jest bez sensu, że nie chcę dojść. Na tym samym poziomie. Z bólem, ale zrezygnowaliśmy z tych prób sportowych odrzuconych najbardziej od bazy rajdu, czyli od Mikołajek. Natomiast myślę, że zostało to absolutnie zrekompensowane dwoma nowymi próbami, które są absolutnie dziewicze. Nigdy nie były te odcinki specjalne używane, wykorzystywane w jakichkolwiek rajdach. O 16 odbędzie się w Mikołajkach uroczysty start, a 3 godziny później na torze Mikołajki Arena odbędzie się pierwszy odcinek specjalny. Polscy siatkarze awansowali do półfinału Mistrzostw Świata do lat 21 rozgrywanych w Czechach. Zadecydował o tym jeden wygrany przez Chińczyków set z Kubańczykami. Biało-czerwoni w pierwszej fazie turnieju pokonali kolejno Maroko, gospodarzy oraz Kanadę. W drugiej rundzie okazali się lepsi od Chińczyków i Kubańczyków. Dziś zagrają z Iranem, ale bez względu na jego wynik w sobotę wystąpią w półfinale. Czas na prognozę pogody. Dziś na niebie sporo chmur, w całym kraju możliwe deszcz i burze, lokalnie z gradem. Na termometrach od 21-23 stopni na zachodzie do 28 w centrum i 32 na południowym wschodzie. W czasie burz porywy wiatru do 90 km na godzinę. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Na zegarze 8 minut po godzinie 15, w kalendarzu czwartek, 29 dzień czerwca, w studiu Mateusz Maranowski. Gorący temat. A dzisiaj gorącym tematem są oczywiście burze i nawałnice, które przetaczają się... Wczoraj o jeleniach, a dzisiaj o baranach, wiesz, tak kółko. W komisji weryfikacyjnej i przesłuchania Marcina Bajko, byłego szefa Biura Gospodarki Nieruchomościami, te burze rejestrował dla nas Michał Fedusiu. Witaj, Michale. Witam. Co dzisiaj usłyszała komisja weryfikacyjna? Zacznę może od tej atmosfery, która tutaj była wyczuwalna już od samego początku, a więc wszyscy na korytarzu wyczekiwali reprezentantów ratusza. Ci jednak zgodnie z zapowiedziami nie stawili się, a Hanna Gronkiewicz-Walc, prezydent miasta, uczestniczyła na jednym z briefingów prasowych na terenie Warszawy. Przypomniała, dlaczego nie stawiła się dziś właśnie w resorcie sprawiedliwości przed komisją weryfikacyjną. Złożone zostały dwa pisma. Jedno pismo powtarzające właśnie, to jest sprzed dwóch dni, że nastąpił spór kompetencyjny między prezydentem miasta stołecznego Warszawy a komisją weryfikacyjną. W związku z tym złożyliśmy wniosek do NSA i Naczelny Sąd Administracji nie jest właściwy, żeby takie spory rozpatrywać. Drugie pismo też było w jakimś sensie powtórzeniem, ponieważ było to, wcześniej też żeśmy składali informacje na temat twardy 8 i 10,
jaka była historia wydania decyzji, w jakim momencie żeśmy wznowili postępowanie, w jakim momencie żeśmy poszukiwali linii spadkobierców. Komisja rozpoczęła zatem pracę od przesłuchania świadka w sprawie ulicy Twardej Marcina Bajko. Ekstra portrze. Biura gospodarki nieruchomościami. No. Podpisywała wiele wniosków reprywatyzacyjnych. Bajko podczas zeznań przypomniał w swoich konkluzjach o nieformalnej grupie w ratuszu, jakim był zespół koordynujący. To ciało podejmowało najważniejsze dla urzędu decyzje, w tym dotyczące reprywatyzacji. Sam świadek brał udział w ponad 600 posiedzeniach tego gremium i złożył ponad 300 wniosków dotyczących nieruchomości na posiedzeniach zespołu. Do 1/3 to były sprawy związane z reprywatyzacją, więc wiedza prezydenta była bezpośrednia i ta wiedza nie ulega wątpliwości. Zespół koordynacyjny podejmował decyzję i chciałem podkreślić, oczywiście później Państwu powiem na wszystkie pytania, że sprawa Twardej również była przedmiotem tego zespołu i tam zostały odpowiednie decyzje podjęte. Bajko zeznał ponadto, że to on wydał decyzję w sprawie ulicy Twardej i nie otrzymał odgórnego zlecenia w tej sprawie. Świadek poinformował jednak, iż Gronkiewicz-Walc mówiła, że w Śródmieściu nie powinno być szkół. To zeznanie zasmuciło Patryka Jakiego, szefa komisji i wiceministra sprawiedliwości. Twierdziła, że nic nie wiedziała o reprywatyzacji, a tu się okazuje, że regularnie była informowana i zespół, którym kierowała, zatwierdzał tę decyzję, również decyzję w sprawie Twardej. Ale dowiedzieliśmy się jeszcze czegoś, co jest zeznaniem, które ma charakter sensacyjny do kolejnego badania, że pani prezydent w ogóle nie chciała szkół w Śródmieściu. Dlatego powiem szczerze, że wszyscy członkowie komisji są porażeni tym zeznaniem i będziemy dalej drążyli, dlaczego to pani prezydent nie chciała tych szkół w Śródmieściu. Obecnie przed komisją zeznaje Marcin Kosiorkiewicz, to pełnomocnik Edith Szart, domniemanej spadkowierczyni nieruchomości Przetwardej, pominiętej w ustalaniu udziału w spadku. Na liście osób do przesłuchania jest jeszcze Maciej M., czyli biznesmen skupujący roszczenia, przebywający na co dzień w areszcie i mający zarzuty prokuratorskie. Jego zeznania będą miały charakter niejawny. Michał Fedusio, bardzo dziękuję za tę sumę z komisji weryfikacyjnej, a moim gościem jest Jan Popławski, Miasto jest Nasze, przedstawiciel w Radzie Społecznej przy komisji weryfikacyjnej. Dzień dobry. Dzień dobry. To jakie pierwsze wrażenia po obejrzeniu tego przesłuchania? Pierwsze wrażenia są takie, że tak naprawdę mamy to, o czym mówiliśmy przed laty, to znaczy brak transparentności, przejrzystości procedowania w biurze gospodarowania nieruchomościami. Pan dyrektor biura nie miał pełnomocnic, nie składał oświadczeń majątkowych. Jego przełożeni na poprzednich przesłuchaniach stwierdzili, że to po konsultacji z nim byli wydawane decyzje z tak zwaną górą rządu pośrednikiem. On twierdzi, że on nie ingerował w treści decyzji, nie miał w nie wglądu i mamy oczywisty bałagan. No i są decyzje, które były błędnie wydane, są nieprawidłowości stwierdzone przy wydawaniu tych decyzji i nie ma odpowiedzialnych. Hanna Gronkiewicz-Walc dzisiaj nie stawiła się przed komisją weryfikacyjną. Stwierdziła, jestem organem, a nie stroną i komisja nie miała prawa mnie wezwać. Jakby pan to skomentował? Ja myślę, że to są wybiegi formalne, wybiegi prawne, które pani prezydent stosuje celem uniknięcia odpowiedzi, które mogą być dla niej kłopotliwe, ponieważ do tej pory twierdziła, że nic o tych decyzjach nie wiedziała i to urzędnicy i dokonała ich zwolnienia dyscyplinarnego, natomiast urzędnicy twierdzą, że była informowana na bieżąco i wręcz zaznajomiona z wszystkimi tymi faktami, miała pełną świadomość, nadzorowała też biuro gospodarowania nieruchomościami, ponosi odpowiedzialność polityczną za te wszystkie wydarzenia, które miało miejsce i po prostu winna jest mieszkańcom wyjaśnienia, stosuje wybiegi i kruczki, żeby się nie musieli tłumaczyć. Chciałem właśnie zapytać, bo Marcin Bajko zeznał także, że prezydent Warszawy, dla prezydent Warszawy najważniejsza była sprawa kamienicy Noakowskiego, która wpadła w ręce rodziny Andrzeja Walca. A jak pan to widzi i w jakim świetle to stawia prezydent Warszawy? No, nie powinna ingerować w podejmowanie decyzji, jeżeli beneficjentem tej decyzji indywidualnej miałby być jej mąż. Więc no jest to trochę zatrważająca informacja. Pytanie jest, czy pani prezydent chciała tylko poznać, zaznajomić się z dokumentami po publikacjach prasowych, czy ingerowała w decyzję, ale w ogóle powinna się wyłączyć, wykluczyć, w ogóle nie powinna przeglądać tych dokumentów ani ich wydać. Pani prezydent stwierdziła także, że
że nie potrzeba szkół, znaczy w Śródmieściu, tu chodzi oczywiście o ulicę Twardą, gdzie gimnazjum zostało zlikwidowane. No jak by pan to skomentował, że w Śródmieściu nie potrzeba szkół? No to jest oczywiste błędne myślenie o mieście i o jego rozwoju. Znaczy oczywiście wspominając, że prezydent tak stwierdziła na podstawie zeznań Marcina Bajko, nie powiedziała tak, tego tak, literacji. To są zeznania, ale trzeba powiedzieć, że zeznania pod rygorem odpowiedzialności karnej po pierwsze, a po drugie, no to jest właśnie cały przykład kwintesencja rządów Platformy w mieście, które dawno powinno się skończyć. No, to jest myślenie, że w Śródmieściu nie potrzeba parków, nie potrzeba szkół, tylko potrzeba dużych wieżowców i przestrzeni dla biznesu, a nie dla mieszkańców, dla ludzi. No, to jest właśnie kwintesencja tego modelu myślenia, który przez lata prezentowała tylko Platforma. No. Ale czy to jest tylko kwestia myślenia o tym, że centrum miasta jest tylko dla biznesu, które jest podyktowane według pana zarobkiem i jakichś łatwych pieniędzy, czy właśnie ma to jakieś uzasadnienie w jakiejkolwiek stolicy europejskiej, gdzie centrum miasta jest jednak skupiskiem miejsc biznesowych, centrów handlowych? Trzeba powiedzieć, że to jest bardzo prestiżowe przecież gimnazjum dwujęzyczne, bardzo dużym dorobkiem, w samym centrum Warszawy, dogodnej lokalizacji komunikacyjnej, więc no, twierdzenie, że jest ono zbędne czy niepotrzebne, no, jest tak naprawdę zaskakujące. Jan Popłat, przepraszam, Marcin Bajko, przepraszam za ten błąd, który stwierdził, że informowaliśmy ABW o reaktywowanych spółkach domagających się zwrotów nieruchomości. Zamiast kontroli czy poproszenia o akta odpowiedzieli, że prezydent miasta nie jest właściwy do otrzymywania takiej informacji. Tak zeznał przed komisją weryfikacyjną były szef Biura Gospodarki Nieruchomościami. Jakby pan to skomentował? Że nie jest właściwy do otrzymywania informacji o agencji bezpieczeństwa wewnętrznego. Tak, zgadza się. Ale jest właściwy, żeby sporządzać notatki i zawiadamiać agencję bezpieczeństwa wewnętrznego. Ale czy tutaj według pana służby specjalne mogły stać także za kwestią reprywatyzacji i ich bierność, która była dość spora, tak? Znaczy, że w zeznaniach pojawiły się wątki, że były takie zawiadomienia, były kontakty. No pytanie, na co się te kontakty przełożyły? No, ci panowie byli dopiero zatrzymani niedawno. No, wszyscy, którzy są zatrzymani we Wrocławiu, a przez lata nic się z tym nie działo. No to jest bardzo duże znak zapytania do pochodzenia majątków pierwotnych tych ludzi i tego, jak oni w ogóle ten biznes w Warszawie kwitł przez lata. No ktoś opiekę nad tym musiał trzymać. No, jeżeli były takie zawiadomienia i nic się nie działo, to duże pytanie o odpowiedzialność organów powołanych do stania Straży Bezpieczeństwa Państwa. Na koniec jeszcze zapytam o odpowiedzialność polityczną Hanny Gronkiewicz-Waltz. Nie mówię jeszcze, a chociaż zaraz też zapytam o karną. Z jednej strony prezydent Warszawy mówiła w jednym z wywiadów, że nie miała zielonego pojęcia o reprywatyzacji, a tymczasem zeznania świadka zupełnie inne przedstawiają ją świetle. Dlatego potrzebne jest stawiennictwo pana prezydenta, żeby pod rygorem odpowiedzialności karnej sama zeznała przede wszystkim i udzieliła odpowiedzi na to, czy miała wiedzę, czy miała świadomość na temat tych procesów. A jeśli chodzi o odpowiedzialność, to ponosi odpowiedzialność polityczną. Na pewno czy karno, to będzie rozstrzygać sąd, a nie komisja weryfikacyjna. No właśnie, Jan Śpiewak, bardzo często były członek Miasto jest Nasze, mówił wielokrotnie o tym, że tutaj w ratuszu to już powinny się pojawiać bardzo poważne zarzuty prokuratorskie. Czy pan się z tym zgadza? Znaczy, nie mam wiedzy na temat tego, czy pani prezydent, nie mamy świadków, że znała pod rygorem odpowiedzialności karnej, że taka wiedza była. Czy a na tej podstawie można postawić zarzuty karne? Trzeba by po prostu prześledzić tę sytuację, czy pani prezydent potwierdziła, że rzeczywiście miała i jakiego zakresu to była wiedza. Czy były jej przynoszone konkretne akta, czy tylko notatki skupowe pracowników, których miało by nie. To ciężko jest na tym etapie cokolwiek potwierdzić. Wobec, najpierw należałoby się zapoznać protokołami posiedzeń tego komitetu sterującego, koordynatorów. A kto teraz powinien w pierwszej kolejności być postawiony przed komisją weryfikacyjną poza Hanną Gronkiewicz-Waltz i jakie pan by pierwsze pytania zadał tej osobie? Myślę, że pierwszymi osobami, znaczy były już to postawione przez przede wszystkim osoby, które się są w areszcie we Wrocławiu. I pytania, jakie by zadał, to jeszcze mi
byli gośćmi, jak im się tak skutecznie udawało w tak krótkich terminach za tej sprawy. Bardzo dziękuję. Jan Popławski, Miasto jest nasze, przedstawiciel w Radzie Społecznej przy Komisji Weryfikacyjnej, był moim gościem. To była pierwsza część gorącego tematu. A już teraz moim gościem jest Witold Gadowski, dziennikarz śledczy Tygodnik w sieci. Dzień dobry. Dzień dobry. Katarzyna P., żona byłego prezesa Amber Gold, Marcina P. i były wiceprezes tej spółki, odmówiła dzisiaj składania zeznań przed komisją śledczą w sprawie Amber Gold. W związku z tym komisja już zaraz po godzinie 10 zakończyła to posiedzenie. Jakby pan ocenił sam fakt, że małżeństwo P., Marcin P. wczoraj dość długo zeznawał, a z kolei Katarzyna P. zrezygnowała z tego, w cudzysłowie, dużym przywileju? No to oczywiście można w różny sposób interpretować, ale widocznie Marcin P. miał do odegrania inną rolę, a pani Katarzyna P. inną rolę. Marcin P. dosyć inteligentnie wybijał się od konkretu. No i to niewiele dowiedzieć. Ale to, panie redaktorze, kto mógł stać za małżeństwem P. w tym całym układzie po tych dwóch dniach przesłuchań? Kto mógł stać? Tak, ci, którzy osiągnęli z tego korzyść. Czyli? Teraz jest kwestia, kto osiągnął z tego korzyść, czyli jakie interesy załatwiano pod płaszczykiem Amber Gold. Czy wożono na przykład bursztyn z Ukrainy? Czy zajmowano się zarobkami złota, które były weryfikowane? Czy to wszystko polegało na piramidzie finansowej? No to wszystkie pytania powinny uzyskać konkretną odpowiedź właśnie w trakcie prac komisji. Marcin P. zeznał, że KPRM musiała mieć wiedzę o tym, co się dzieje ze sprawą Amber Gold. Donald Tusk na pewno miał tę wiedzę. Ja bym miał tę wiedzę, gdyby mój syn pracował w takiej spółce i wobec niej toczyło się postępowanie. Jakby pan to skomentował? Dlaczego właśnie nie trzeba komentować, bo to są jednoznaczne słowa i to są słowa prawdziwe. A czy zgadza się pan z tym, że ponieważ Marcin P. powiedział, że to absolutnie nie była żadna piramida finansowa i proszę tak nie mówić. Czy powinniśmy brać w duży nawias to, co mówił Marcin P. ze względu na jego zarzuty, które ma postawione i wielokrotnie był karany w sprawach gospodarczych? Znaczy, czasami kłamca powie prawdę. Więc ja bym wyławiał z tego, co mówił pan Marcin P. No kłamca może też manipulować. Od czego są te salcesony? Oczywiście należy brać z dużym dystansem, no bo to jest jednak człowiek, który zeznaje po własnej sprawie i który nie czuje się winny. To w których sprawach według pana mówił prawdę, a w których nieprawdę? W sprawach mniej ważnych powiązań politycznych, powiązań służbowych, wydaje mi się, że mówił prawdę. Natomiast w sprawie mechanizmu finansowego i rzeczywistego powodu powstania Amberga, a także ludzi, którzy stali niepowodowani słowa. Powiedział, że nie było żadnych kontaktów, mówił, że kontaktował się z nim prezydent Gdańska, zabiegali różni politycy, a on nie szukał żadnego kontaktu z politykami. Z kolei prezydent Gdańska zaprzecza takim rzeczom, że absolutnie nigdy nie było żadnych kontaktów z Marcinem P. Jedyne jakieś kontakty to były na imprezach, tak mówiła wczoraj rzeczniczka prezydenta Gdańska. To jest słowo przeciwko słowu. Ani jeden z panów, ani drugi nie jest specjalnie wiarygodny. To należy już do czynności śledczych, żeby zweryfikować, który z nich jest bliższy prawdy. To w takim razie zapytam o rolę Michała Tuska w tej całej układance. Twórca Amber Gold zaprzeczył, by Michał Tusk miał być kamuflażem działalności firmy. Czy pan się z tym zgadza, czy nie? A, to trudno powiedzieć, dlatego że sam fakt obecności syna premiera w firmie już podnosi prestiż firmy i ułatwia kontakty. No trudno jest to dzisiaj rozstrzygnąć, jaka była naprawdę rola pana Michała Tuska. Sądzę, że przynosi śledcze poprawę zbliżyć taką rzeczywistość do tego. Były szef Amber Gold oświadczył, że zatrudnienie Michała Tuska w liniach OLT było mu nie na rękę. Jedyne co, to uzyskiwał informacje dotyczące, które wyciągał z lotniska w Gdańsku, a tymczasem jeżeli chodzi o takie wizerunkowe kwestie, to wręcz przeciwnie. No, może pan Marcin temu mówi cokolwiek uważa. Może odmawiać odpowiedzi na pytania. Jest po prostu podejrzany.
ma takie prawo. To, to... Ja nie polegam na jego zeznaniach w tej. To jeszcze w takim razie zapytam, jeżeli chodzi o Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, ponieważ informacje na temat tego, że Marcin P. był podsłuchiwany, dostawał od jednego ze współpracowników, Emil Marat. No, jak pan oceni działanie agencji ABW, która, że tak powiem, bardzo późno rozpoczęła podsłuchiwanie szefa tej piramidy finansowej? Jeżeli służby w jakiejś sprawie nie działają, która w sprawie następnie wymaga działań służb, to znaczy, że ktoś im rozkazał nie działać. A myśli pan, że to rzeczywiście mogły jakieś najwyższe władze państwowe, które mają kontrolę nad służbami, czy wręcz przeciwnie, to wyglądało w ten sposób, że służby chodziły same sobie i nikt nie miał kontroli nad służbami specjalnymi? To należy sprawdzić, dlatego że nie ma... Czyli krętactwo, proszę państwa, straszne, krętactwo i nie wiadomo co jeszcze, krętactwo. Ile tu było, proszę państwa, ile tu było gadania, bo jeszcze raz ten e-mail trzeba było wysłać, jeszcze raz tamto. Dokumenty najnowsze, dokumenty najświeższe. Bo były różne tutaj wątki, na przykład Angelika Możdżanowska. Nic nie działa. Czasami myliła. W euro się psuje wszystko. Te smartfony w euro. Psują się do dupy, wszystko do dupy. Jak pan ocenił pracę całej komisji, całej, tylko, że tak jeszcze powiem, podałem przykład, ale... Kurier jeździ, wozi do naprawy. To, że tak powiem, z, w euro, z jakie to tam jeszcze jest? Max.com, o, firma Max.com. Główna warta. Bardzo profesjonalną i sprawną przewodniczącą komisji, także tutaj akurat jestem optymistą. Natomiast się poziom członków komisji jest zróżnicowany. Pan Drejza... Jak, jakim szybko się dogaduje? Pytał, a potem nie wiedział, dlaczego pyta. Pani Możdżanowska też się nie popisała, no, poziom członku komisji jest zróżnicowany, ale sposób prowadzenia komisji jest bardzo profesjonalny. Tak, chciałem jeszcze zapytać o to, czy nie ma pan takiego wrażenia, że Marcin P. to nie jest taki typowy sług, to jest bardzo inteligentna osoba i czy no a jakże oszust ma być nieinteligentny? No, oszust jest inteligentny. Nawet może wariata udać. Może mieć żółte papiery za rok. To właśnie o to chodzi, to ty nie wiedziałaś. To przez te twoje klepanie różańców, trzepanie, nie wiedziałaś tego, ale właśnie. Bo ci, co te różańce klepią, to są naturalni idioci. A ci, co wiesz, różne sprawy załatwiają, aby je załatwić, to są inteligentni. Tak. Idioci inteligentni. Witold Gadowski, dziennikarz śledczy, dzisiaj bardzo zdawkowe odpowiedzi. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. To był gorący temat. My oczywiście będziemy cały czas sprawdzać to, co się dzieje z komisją jutro, bo także będziemy zaglądać do pogody, bo burze nadą jutro nad Warszawą i okolicami. Także słuchajcie Polskiego Radia 24. Zapraszam na gorący temat jutro 8 minut po godzinie 15. Mateusz Maranowski. Bardzo dziękuję. Nie, na Skaryszewskiej dolewa taki Marcin Gruby, on przyjeżdża z Falenicy i on czasem wraca. To przechodzi przez pan Skaryszewski i podwyższa. PZU.pl, agenta lub oddział PZU. Możesz na nas polegać. Proszę państwa, na scenie setki produktów mocno Media Expert. Przeceny na lato. Na przykład telewizor Samsung Smart TV 40 cali za jedyne 1399 zł. Dwudrzwiowa lodówka Electrolux klasa energetyczna A+ za jedyne 779 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Rzutkie warzywa i owoce z ryneczku Lidla dla wszystkich. Wuju kochany, proszę wuja, niech wuj w owocach się zabuja. A linię będzie mieć jak ptaszek i z wuja zrobi.
pisze wujaszek. Więc zapraszamy na ryneczek Lidla po świeżutkie warzywa i owoce. Teraz brzoskwinie w supercenie 2,99 za kilogram, a polskie wczesne ziemniaki aż 57% taniej. Jedynie 85 groszy za kilogram. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Po reklamie. Polskie Radio 24, jest 15.30, czas na informacje dnia. Adrianna Calińska-Czaniecka, zapraszamy. Kilkadziesiąt tysięcy odbiorców bez prądu, połamane drzewa, uszkodzone samochody i budynki. To skutki nawałnicy, która przechodzi nad Mazowszem. Trudna sytuacja jest w okolicach Siedlec i Radomia. Tam wiele dróg jest zablokowanych. Uszkodzonych zostało także ponad 30 linii energetycznych w regionie radomskim. Podobnie sytuacja wygląda w Płocku. W samej stolicy strażacy interweniowali co najmniej 150 razy. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa podało, że w tej chwili bez prądu na Mazowszu pozostaje około 65 tysięcy odbiorców. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami i chmurami w całym kraju. Burzą towarzyszy grad i kurcja. Dyrektor Społecznego Biura Gospodarki Nieruchomościami zeznawał przed Komisją Weryfikacyjną do spraw reprywatyzacji. Dziś się rozpatrywano sprawę nieruchomości przy ulicy Twardej 8 i 10. Marcin Bajko zeznał, że jego zespół w kwestii uregulowania sytuacji dotyczącej reprywatyzacji nie otrzymywał pomocy ze strony władz miasta. Zaznaczył, że prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz nie brała udziału w przygotowaniu projektu tzw. małej ustawy reprywatyzacyjnej. Ta ustawa, która weszła w życie w zeszłym roku, została przygotowana przeze mnie i jednego z moich współpracowników. Nikt z zakresu wskazanego przez panią prezydent w tym nie brał udziału. Mało tego, gdy były spotkania i komisje w parlamencie, to na 6, jeśli dobrze pamiętam, tylko w 3 wziął udział pan prezydent Jóźwiak. Więc tutaj tej pomocy też nie było. Myśmy czuli dużą presję, że może to wszystko nie przejdzie. Ale przeszło. I dzięki temu teraz pani prezydent może się chwalić, że nie wydaje decyzji zwrotowych w sprawach wątpliwych. Marcin Bajko mówił, że w okresie, gdy był szefem BGN, prezydent Warszawy była na bieżąco informowana o procesach reprywatyzacyjnych. Dodał, że miała do tego przydzielonych współpracowników. Najpierw był pan prezydent Andrzej Jakubiak, który do odejścia w 2011 roku do KNF-u zajmował się nadzorem nad reprywatyzacją, między innymi. Niewątpliwie ta osoba jako prawnik miał pełną wiedzę na temat reprywatyzacji, podzielał nasze zdanie i przekazywał wiele informacji pani prezydent, prosząc ją czy to o decyzję, czy też informując po prostu o różnych rozwiązaniach. Śledztwo w sprawie nieruchomości przy ulicy Twardej prowadzi wrocławska prokuratura regionalna. W związku z tym w maju Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało 8 osób, między innymi adwokatów, którzy zostali we wtorek przesłuchani w charakterze świadków. Prokuratura zarzuca im oszustwa na nieznacznej wartości. Grozi za to do 10 lat więzienia. Polska przekazała Węgrom prezydencję w Grupie Wyszehradzkiej. Uroczystość odbyła się na Zamku Królewskim na Wazowie. Marszałek Sejmu Marek Kuchciński przekazał przewodniczącemu Zgromadzenia Narodowego Węgier László Kovárowi stery prezydencji. Symbolizował je dzwon wykonany przez Ludwisarzy z Przemyśla. Niech jego czysty dźwięk towarzyszy sukcesom kolejnej prezydencji. Jak podkreślał marszałek Sejmu, w Unii rośnie znaczenie krajów Europy Środkowej. Naszą wizją w Unii Europejskiej jest Europa Solidarnych Państw, Europa Ojczyzn. Przewodniczący Zgromadzenia Narodowego Węgier, László Kovár, zaznaczał, że prezydencja jego kraju będzie pełna wyzwań. Chcemy wysłać jasny sygnał, że Czwórka Wyszehradzka łączy i przyczynia się do stabilizacji w Europie, a przed nami wielkie wyzwania, m.in. negocjacje w sprawie Brexitu i kryzys migracyjny. Wcześniej marszałek Sejmu i przewodniczący wzięli udział we mszy świętej w katedrze na Wawelu. Złożyli też wiązanki przy nagrobkach króla Stefana Batorego i królowej Jadwigi oraz przy grobie pary prezydenckiej Lecha i Marii Kaczyńskich. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. To bardzo ważna wizyta, z którą wiążemy duże nadzieje. Tak o przyjeździe do Polski prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa mówi premier Beata Szydło. Wczoraj odbyło się spotkanie konsultacyjne w sprawie tej wizyty, w którym wzięli udział m.in. prezydent, premier, ministrowie rozwoju, spraw zagranicznych i obrony. Beata Szydło powiedziała, że dotyczyło ono przygotowania i organizacji wizyty prezydenta USA w Polsce. Obecność razem ze mną ministrów rozwoju, spraw zagranicznych i obrony wskazuje na to, że to przede wszystkim właśnie te tematy będą dominowały w rozmowach pana prezydenta Andrzeja Dudy i pana prezydenta Donalda Trumpa.
prezydencki minister Krzysztof Szczerski powiedział wcześniej, że podczas spotkania ustalano tematykę rozmów polskiej delegacji z prezydentem USA. Na spotkaniu z prezydentem Donaldem Trumpem pojawią się przede wszystkim kwestie dotyczące polityki międzynarodowej, obronności, inwestycji gospodarczych USA w Polsce, a także kwestie bezpieczeństwa energetycznego, mówił szef gabinetu prezydenta. Prezydent USA Donald Trump będzie w Warszawie w dniach 5-6 lipca. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Minęła 15:34. Kapitał i praca. Dzień dobry Państwu, Anna Grabowska. W dzisiejszej audycji Kapitał i Praca porozmawiamy o szykowanej na przyszły rok waloryzacji rent i emerytur, ale także o pojawiających się z różnych stron propozycjach zmian w systemie emerytalnym. Propozycji tych jest wiele, autorem jednych jest Ministerstwo Rodziny, inny Ministerstwo Rozwoju, niektóre są ciekawe, inne pewnie bardziej kontrowersyjne. O niektórych dyskutowały już związki zawodowe i pracodawcy w ostatnich dniach, właśnie przede wszystkim zaś o waloryzacji rent i emerytur, a o szczegółach porozmawiam z moimi gośćmi, Wiesławą Taranowską, wiceprzewodniczącą Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Dzień dobry. Oraz Łukaszem Kozłowskim, ekspertem organizacji pracodawcy RP. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa, ale na początek krótki felieton Marcina Chmielnickiego o tym, co sądzą o wysokości swoich emerytur Polacy. Co Pani sądzi o polskich emeryturach? Jakie one są? Są one zdecydowanie za niskie, biorąc pod uwagę wiek emerytalny, jaki trzeba uzyskać do momentu ich dostania. Są zdecydowanie za niskie, mówię tutaj w imieniu swoich rodziców, którzy pewnie myślą już o swojej niedalekiej przyszłości emeryturze, którzy są nauczycielami, którzy niezwykle ciężko pracowali przez cały ten okres i będą mieli bardzo niskie emerytury. Co nie nastraja ich pozytywnie na starość, a powinni odpoczywać i czymś nie przejmować. Nie wystarczy zawiernąć. Po co komu tam się przejmować czym, że wiesz? Po co się komu przejmować, że ktoś niską emeryturę będzie miał? No, nie podziękuję, przyjdzie taki, widzisz, ja jestem dzisiaj za Rysia. Nie podziękuję ani ten, ani ten. Wiesz, i takie dziady są, wiesz, w tej Warszawie. W ogóle już, zwłaszcza teraz, jak w Boga, mało kto wierzy, to niestety. Boga, mało kto wierzy, pełno czubków, pełno dupków, pełno głupków i taka robota. Zazwyczaj jest bardzo mała, też boję się o moich rodziców, bo muszą jeszcze z 10 lat poczekać, zanim dostaną emeryturę i obawiam się, że nie będzie zbyt wysoka. Toczy się dyskusja, jak zwiększać, jak rewaloryzować emerytury. Jedni mówią, że zróbmy to procentowo, inni z kolei zróbmy to adekwatnie do tych emerytur, czyli ci, którzy mają najmniejsze emerytury, dostaną najwyższą podwyżkę. Które rozwiązanie byłoby najlepsze? Zdecydowanie to drugie mi się nie podoba tak naprawdę, bo to nie chodzi chyba o dyskusję, kto ma więcej, kto ma mniej, tylko odpowiedzialne i sprawiedliwe nagrodzenie tych, którzy na to zasługują po prostu. Myślę, że pod uwagę należałoby wziąć właśnie okres pracy, ile lat człowiek pracował w danym zawodzie, jak się do tego przykładał, jakie stanowisko piastował i tyle. Myślę, że to po prostu powinno być każdemu według zasług, o tak. A mi się wydaje, że żaden nie będzie na tyle dobry, żeby był godny dla tych ludzi, którzy tyle lat pracowali. Inwestowanie w takie państwo, społeczeństwo równe. Można powiedzieć socjalne, opłaca się do jakiegoś stopnia, bo nie wszyscy są jak gdyby zdolni do tego, żeby sobie zarobić na taką emeryturę, a jednak żyć jakoś muszą. Myślę, że raczej drugi procentowo, skoro ktoś zapracował na jakąś emeryturę w kwocie X, ktoś zapracował na kwotę Y, no to jeśli mają rosnąć, no to zwiększamy jakimś procentem i tyle. Procentowo to nie jest dobre rozwiązanie. U osób, które mają bardzo małą emeryturę, praktycznie tego nie odczują. Osoby, które mają duże emerytury, to jest tylko zbieranie dodatkowych pieniędzy. No to różne zdania, jest na pewno o czym rozmawiać. No i zacznijmy właśnie od tej przyszłorocznej waloryzacji. Na pewno żadnemu emerytowi nie jest obojętne, że zostanie 10 czy 50 zł. Rząd chce, aby była ona tylko na poziomie minimalnym, wymaganym przez ustawę, w praktyce 2,4% i ma to kosztować 4,8 miliarda złotych w okresie od marca do grudnia przyszłego roku, bo od marca byłaby ta waloryzacja wypłacana. No i pracodawcy popierają rząd, mówiąc najkrócej, natomiast związki zawodowe chcą więcej, chcą powiązania też ze wzrostem płac, z rozwojem gospodarki. No dobrze, to na początek pan Łukasz Kozłowski. Dlaczego tylko tyle, ile rząd? Ponieważ z rewaloryzacji jeszcze
przede wszystkim w zabezpieczeniu wysokości świadczenia w związku z rosnącymi cenami, utrzymanie ich realnej siły nabywczej oraz także pewna partycypacja, tak, na poziomie 20% realnego wzrostu wynagrodzeń, więc w tym wzroście gospodarczym i tym przyroście dochodów, jakie uzyskują pracownicy. No i powinniście pamiętać o tym, że ta decyzja, która teraz jest podejmowana w sprawie waloryzacji, ona będzie mieć długofalowe skutki, ponieważ podwyższa bazę to podwyżek świadczeń, a perspektywy polskiego systemu emerytalnego niestety nie są optymistyczne, tak? Obecnie mamy deficyt Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, tylko Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na poziomie 45 miliardów złotych. Prognozy oficjalne wskazują w wariancie bazowym, sporządzone przez ZUS, że w roku 2022 ten deficyt przyrośnie do 73 miliardów złotych. Pamiętajmy o tym, że mamy do czynienia z obniżką wieku emerytalnego, co również zawęża istotnie przestrzeń do tego, by podnosić wysokość tych emerytur. Sytuacji, potem się mówi, że to też będzie te 10 wcześniej. Miliardów kosztowało, ale ja się bardzo tutaj cieszę, że pan powiedział, że to podnosi ten system bazowy, tak? Czyli że będzie miał wpływ na przyszłe emerytury. Myślę, że tutaj coś właśnie będą miały do powiedzenia związki zawodowe. Pani Wiesława Taranowska, dlaczego więcej i o ile więcej? Porozumienie związków zawodowych razem z drugimi dwoma centralami, czyli Solidarnością i Forum Związków Zawodowych, przyjęły wspólne stanowisko. My uważamy, że absolutnie ta waloryzacja... Starej daty taki jest, no. Widzi, że bez kasku nie można i się pa. Nie będę mówiła o deficycie FUS-u, ponieważ na ten deficyt składają się to bardzo wiele różnych składników, przede wszystkim wpływów do tego FUS-u, niskie płace. Ja to jestem rybą, porozdawałam tyle różnych rzeczy i sobie z tego nie robię problemu. Ale naród jest bardzo chciwy, Polski, nieustępliwy. No bo takie mają możliwości prawne i ten... Do systemu nie wpływają pieniądze. I te kamienice, jak pozabierali ludziom, to są ludzie marszałkowskie, mają spać. Obrzydliwe. Pracownicy płacą od swoich dochodów składki. Kłócą się. Każdy, kto od swojego dochodu powinien płacić składkę do systemu ubezpieczeń społecznych. To ja jeszcze chciałam przejść do jeszcze kwestii pewnej finansowej, bo my tutaj mówimy o tych 4,8 miliarda. Pan mówi, że ta dziura w FUS-ie jest. Pan mówi, że ona jeszcze będzie przyrastała. No ale te 4,8 miliarda. W razie dialogu społecznego była ciekawa dyskusja, że tak naprawdę to nie będzie 4,8 miliarda, tylko 3,8, bo przecież emeryci i renciści płacą podatki, w związku z czym można by wygenerować wyższą kwotę waloryzacji, bo tak naprawdę wcale takiej straty dużej dla budżetu nie będzie. Co pan na to, pan Łukasz Kozłowski? No tak, ale uwzględniając jakby te czynniki, no zawsze mieliśmy do czynienia tak z waloryzacją procentową i zawsze ten skutek tak na budżet był taki... Tak, jaki był. Natomiast no, generalnie rzecz biorąc, no, wyższa waloryzacja w tym miejscu, przepraszam, musimy zakończyć rozmowę o emeryturach i rentach. Wracamy do dzisiejszej rozprawy Komisji Weryfikacyjnej do sprawy reprywatyzacji. Przypomnijmy, przed południem przed komisją stawił się Marcin Bajko, były pracownik stołecznego ratusza. Teraz część druga. Na pytania członków komisji będzie odpowiedział Maciej M., handlarz roszczeń. Początkowo ta część rozprawy miała być utajniona. Maciej M. zgodził się jednak odpowiadać na pytania członków komisji pod warunkiem, że w relacjach telewizyjnych jego twarz nie będzie pokazywana. Przenosimy się do sali, w której pracuje Komisja Weryfikacyjna do spraw reprywatyzacji. Artykuł 233 ust. 1 Kodeksu Karnego, kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. Czy zrozumiał pan treść pouczenia? Uznaję, że tak. Jakby pan był, jak świadek, był uprzejmy włączyć mikrofon i powiedzieć. Guzik zielony. Zrozumiałem. Dziękuję uprzejmie. Pouczam pana, że może pan w tym momencie złożyć swobodne oświadczenie co do okoliczności. Dzihadzie! Dziękuję uprzejmie. W związku z powyższym przechodzimy do pytań. Został pan wezwany na poproszony o stawienie się na okoliczność związaną z ujawnieniem się spadkobiercy pani Edith Szar. Komisja chciałaby zapytać pana okoliczności, które pan pamięta na temat tego, po pierwsze, w jaki sposób pani Edith Szar dowiedziała się o tym, że trwa postępowanie reprywatyzacyjne w sprawie ulicy Twardej 8?
Jeżeli chodzi, panie przewodniczący, o wiedzę pani Szar, to ona dowiedziała się o tym z maila, który otrzymałem 22 lipca 2014 roku od pana, który się nazywał Artur Mazurczak. A czy świadek wie, kim był pan Artur Mazurczak i dlaczego zwrócił do pana akurat? Pan był uprzejmy włączyć mikrofon, jakby świadek był uprzejmy włączyć mikrofon. One były najważniejsze, prawie najważniejsze. Na rozprawie nie stawiła się prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz ani żaden reprezentant ratusza. Jako strona postępowania na posiedzeniu miał pojawić się Maciej M., handlarz roszczeń. W kwietniu 2014 roku w wyniku decyzji reprywatyzacyjnej władz miasta otrzymał on prawo do nieruchomości przy ulicy Twardej 8/10. Maciej M. na rozprawie się jednak nie stawił. Ale żeby ludziom mieszkania zabierać i żeby ludzi na ulicę wyganiać bez niczego całkowicie, bo to przecież eksmisja, to wszystkie przedmioty, meble, wszystkie rzeczy na śmietniku. O, nie. Poruszą też temat geotermalnych źródeł energii. Na zakończenie spotkania ministrowie środowiska V4 oraz Bułgarii przyjmą wspólne oświadczenie dotyczące najważniejszych zagadnień z zakresu ochrony środowiska. Wśród nich europejska polityka klimatyczno-energetyczna, geotermia, zrównoważona gospodarka leśna, różnorodność biologiczna czy współpraca na forum Unii Europejskiej w zakresie gospodarki wodnej. Polska kończy prezydencję w grupie V4, a po nas co obejmują Węgry. Zarysowano dwa priorytety, które Węgrzy będą kontynuować, mówi minister środowiska profesor Jan Szyszko. Pierwsza sprawa to sprawy związane z implementacją natury 2000, natury 2000 jest podziałem na monitorowanie zrównoważonego rozwoju w Europie, a cała grupa przygrywa postawiła na tym, że mamy być na miejscu stopa kapitałowy, czyli zdefiniowano składkę, jak zdefiniowano świadczenie. To spowodowało, że te założenia, które były w 2009 roku wprowadzane, nie skończyły się. Miały być wyższe płace, miały być wyższy stosunek do systemu wprowadzanego. Każdy miał pracować. Ten system miał, do tego systemu miały wpływać pieniądze. Prezydencja Polski w grupie V4 rozpoczęła się 1 lipca ubiegłego roku. W tym czasie odbyły się 3 spotkania na szczeblu ministrów środowiska w Tucznie, Warszawie i w Zakopanem. Przed nami informacje ze świata. System emerytalny, rolniczy, mundurowy i pracowniczy. To są odrębne systemy. W Brukseli została podpisana deklaracja na temat wysuniętej obecności NATO na flance wschodniej. Dokument paryfowały Stany Zjednoczone, Kanada, Niemcy, Wielka Brytania, Litwa, Łotwa, Estonia i Polska na spotkaniu ministrów obrony państw NATO. Deklaracja potwierdza osiągnięcie gotowości przez 4 grupy bojowe NATO, które stacjonują w Polsce i państwach bałtyckich. Ministrowie podkreślają, że decyzja podjęta przez szefów państw i rządów na szczycie NATO w Warszawie ma wzmocnić odstraszanie i obronność sojuszu, w tym obecność na wschodniej flance. Natomiast stworzenie 4 grup jest demonstracją solidarności i zdolności do obrony ludności NATO i jego terytorium przed agresją. Nie spełniły się czarne scenariusze totalnej opozycji. NATO dało nowy impuls do wzmocnienia bezpieczeństwa Polski i całego regionu, podkreśla poseł Michał Jach, przewodniczący Sejmowej Komisji Obrony. Polska w Brukseli reprezentuje szef MONU Antoni Macierewicz. Minister spotka się z ministrem obrony Stanów Zjednoczonych Jimem Mattisem. Omówione będą kwestie obecności wojsk amerykańskich w Polsce oraz relacji transatlantyckich w kontekście zbliżającej się wizyty prezydenta Donalda Trumpa w Warszawie. Na koniec Watykan. Święci Piotr i Paweł opieczętowali swoją krwią świadectwo dane Chrystusowi poprzez głoszenie i podróżowanie.
posługę rodzącej się w wspólnocie chrześcijan, powiedział Ojciec Święty. Przypadającą dziś uroczystość świętych Piotra i Pawła, papież przewodniczył modlitwie aniołów pańskich w Watykanie. Ojciec Święty, zwracając się do wiernych, wskazał na łączące obu apostołów fakt uwięzienia, a następnie uwolnienia. Zarówno Piotr, jak i Paweł doświadczyli wrogości i sprzeciwu wobec Ewangelii. Mimo to obaj wypełnili do końca swoją misję ewangelizacyjną, oddając całą swoją energię na służbę wspólnocie chrześcijan. Te dwa uwolnienia Piotra i Pawła objawiają wspólną drogę dwóch apostołów, którzy zostali wysłani przez Jezusa, aby głosić Ewangelię w trudnych, a w niektórych przypadkach nawet wrogich środowiskach. Obaj przez wydarzenia i życia osobistego i Kościoła pokazują nam dziś, mówią, że Pan jest zawsze przy nas, że Pan idzie z nami, że Pan nigdy nas nie opuszcza. Transmisję z Watykanu przeprowadziły Radio Maryja i Telewizja Trwam. Wysłuchajmy jeszcze prognozy pogody. Dziś zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotny deszcz i burze, lokalnie z gradem. Temperatura maksymalna od 21-24 stopni na północnym zachodzie do 32 stopni na południowym wschodzie. Wiatr umiarkowany, porywisty, południowy, na zachodzie kraju skręcający na zachodni, na wybrzeżu miejscami wschodni i północno-wschodni. W czasie burz porywy wiatru do 90 km na godzinę. Wysoko w Karpatach wiatr południowy w porywach do 110 km. Na godzinę. Na barometrach w Warszawie 984 hektopaskale. Ciśnienie będzie rosnąć. Były to wiadomości w Radiu Maryja. Handel w niedzielę między zakazem a ograniczeniem. To temat rozmów niedokończonych, gościem których będzie dr Mateusz Warchał, ekspert Krajowego Sekretariatu Banku Handlu i Ubezpieczeń NSZZ Solidarność, autor projektu ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę. Zapraszamy na godzinę 18.15 do Radia Maryja i Telewizji Trwam. O 21.30 rozmowy niedokończone w Radiu Maryja. Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Pijak z pijakiem to szybko się dogada. Ale czy ten pijak, czy on tu przyjdzie w niedzielę? A jak nie przyjdzie, to ja będę miała więcej pieniędzy. Tak jak dzisiaj dostanę. Salowa bez minimum. Propozycje rządu w sprawie zmian w wynagrodzeniach dla służby zdrowia są nie do przyjęcia dla Solidarności. Nowe prawo nie uwzględnia wszystkich pracowników, informuje nasz dziennik. Różaniec do granic. Już wkrótce Polska wzdłuż swoich granic zostanie opasana modlitwą różańcową. O tym szczególnym szturmie do nieba w intencji naszej ojczyzny czytam w naszym dzienniku. Przed wizytą Donalda Trumpa. Kto skorzysta na napięciach między Waszyngtonem a Unią Europejską? Pijak potem będzie kąśliwy, pijak będzie dosłowny, pijak będzie złośliwy. Profesor Grzegorz Kucharczyk. No, artystą nie będzie, chyba że artysta pijakiem zostanie, ale musi, to będzie cofało. O ile wrażeń na dzisiejszy dzień, ile było wrażeń, Boże, a niech spadają, daj spokój. Mohery, Warszawa, Mohery, Warszawa, Mohery, Warszawa, Mohery, Szaligowska, jeszcze policja przyszła, przyjechała, szuka numeru 12 Szaligowska. No 12 jest, no jak Szeligowska jest bardzo długą ulicą, no to jak na niebie. Gdzieś porąbane jest, to poszatkowane, jak to w Warszawie. Budynek stoi na rogu i nie ma w tym miejscu, gdzie jest róg numeru.
ludzie biegną, staruszki, staruszkowie, babcie, prababcie, no 17-letnie, no babcie, prababcie, biegną, biegną. I co z tego one mają? Nic z tego.